Witam Was serdecznie w kolejnym materiale szkoleniowym na kanale Car Group. W tym odcinku porozmawiamy o marketingu internetowym jako branży, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność, a zarazem jest coraz częściej wykorzystywana, ponieważ jest świetnym rozwiązaniem dla osób, przedsiębiorców, którzy chcą promować się i zdobywać nowych klientów. W tym odcinku zaczniemy jednak od początku, ponieważ marketing internetowy można podzielić na około 20 składowych. Na początku należy zwrócić uwagę na to, czy marketing internetowy jest faktycznie potrzebny firmie. W tym celu przygotowałem zestawienie 10 podstawowych błędów przedsiębiorców, które popełniane są na początku prowadzenia firm małych oraz średnich. Podstawowe błędy przedsiębiorczości. To fraza kluczowa, która wpisywana jest w przeglądarkę internetową dosyć często. Wiele osób, które planują pójść na swoje, chce uchronić się przed typowymi błędami przedsiębiorców, które mogłyby całkowicie zniszczyć ich firmę. Warto również wiedzieć o tym, że te błędy w wielu przypadkach tak naprawdę się powtarzają. Oznacza to tyle, że pomimo coraz większej świadomości na temat tego, że prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest takie proste, to i tak młodzi przedsiębiorcy popełniają te błędy. No dobrze, przejdźmy więc do rzeczy. Podstawą i filarem prowadzenia przedsiębiorstwa są tak naprawdę 4 elementy. Po pierwsze, jest to operacyjność i administracja. Po drugie, możemy powiedzieć o zarządzaniu firmą. Po trzecie, warto wspomnieć o wszystkich sprawach związanych z papierologią, jak i obsługą klientów w firmie. I czwartym, ale nie najmniej istotnym elementem jest marketing. Warto zadać sobie tutaj pytanie, czy jeżeli firma powstanie i nie będzie promowała się, to czy w najbliższych 2 latach utrzyma się na rynku? Zdecydowanie nie. Na ten moment na rynku jest tak duża konkurencyjność, że małe firmy wchodząc na niego po prostu czasami nie wytrzymują nawet roku. Warto również wiedzieć, że zaplanowanie strategii marketingowej powinno być kamieniem milowym każdej firmy. W praktyce oznacza to tyle, że każdy przedsiębiorca, który planuje faktycznie wejść na rynek, powinien przynajmniej przemyśleć, a najlepiej zaplanować i stworzyć pewien biznesplan, który pozwoli mu sukcesywnie realizować kolejne elementy, które wchodzą w skład marketingu i reklamy. Jednak często przedsiębiorcy uważają, że reklama to coś takiego stałego, czyli na przykład reklamy w telewizji, audycje radiowe, plakaty czy wizytówki. Na ten moment warto zauważyć, że takie pomysły przeszły już dawno do lamusa. Na ten moment stawia się na inne, korzystniejsze, a zarazem o wiele skuteczniejsze pomysły i rozwiązania. Jeżeli jakaś firma chciałaby reklamować się w telewizji, to załóżmy w takiej wiodącej telewizji o godzinie 20 puszczenie reklamy, spotu reklamowego, który trwa jakieś 30 sekund, może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy istnieje zatem sposób na to, żeby tych kosztów uniknąć, a jednak i tak promować swoją firmę? Oczywiście, że tak. I z odpowiedzią przychodzi tutaj marketing internetowy. Jednakże, żeby pojąć, na czym to wszystko polega, warto uświadomić sobie kilka podstawowych rzeczy. I kilka z tych elementów uznać można za podstawowe błędy przedsiębiorców. Kiedy mówimy o zakładaniu firmy, osoby przedsiębiorcy często myślą, że stworzenie usługi bądź produktu sprawi, że klienci za chwilę się na niego rzucą i dochód w firmie będzie coraz większy. Niestety rzeczywistość szybko weryfikuje takie osoby, ponieważ samo stworzenie usługi bądź produktu jest tak naprawdę tylko podstawą do tego, żeby faktycznie można było go sprzedawać. Jednakże jak przejść od etapu skończenia produktu bądź usługi do momentu, kiedy klient faktycznie go kupi? Tą przestrzeń należy wypełnić skutecznymi i najlepiej zorganizowanymi działaniami, które pozwolą sprawić, że klient nie tylko się o nim dowie, o tym produkcie czy usłudze, ale przede wszystkim
polubi, zaufa, co oczywiście przełoży się na to, że chętnie z tej usługi skorzysta, a w przyszłości będzie ją dalej polecał. Chyba trzy najważniejsze elementy marketingu internetowego to to, aby zrozumieć, że zaangażowanie osoby, która naprawdę chce się promować, musi być duże. Nie można myśleć, że stworzenie strony internetowej czy założenie fanpage'a na Facebooku jest rozwiązaniem problemów z brakiem promocji. To jest pomysł, to jest sposób, który już dawno temu przestał być skuteczny. W tym momencie wykorzystuje się wiele różnych technik, takich jak skuteczna promocja w mediach społecznościowych, pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych, tworzenie bloga, czy kolejno e-mail marketing, bądź wysyłanie ofert w postaci cold mailingu. Tych elementów jest więcej i każdy z nich będę poruszał w kolejnym to materiale. Jednak w tym miejscu chciałbym skupić się na tym, że od błędów przedsiębiorców, które tak naprawdę bardzo często są powtarzane, jednym najczęstszym takim czołowym błędem wszystkich osób, które myślą o własnej firmie, jest brak określenia grupy docelowej i wyznaczenia celu. Warto zrozumieć, że wszystkie działania przedsiębiorców muszą do czegoś prowadzić. Jeżeli nie określi się celu, to tak naprawdę wykonuje się pracę, której nie będzie można zmierzyć, która nie przyniesie określonego efektu, który będzie można uznać za pozytywny bądź negatywny. W związku z czym określenie celu to bardzo istotny element prowadzenia biznesu. Jednak jak to zrobić? Jak wyznaczać sobie cele, a w tym cele biznesowe, które faktycznie sprawią, że biznes będzie szedł do przodu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto posłużyć się pewną techniką, która funkcjonuje już w branży marketingowej od wielu lat. Chodzi o metodę SMART. Każda litera z tego słowa oznacza określony sposób, w jaki należy stworzyć nasz cel, co faktycznie pozwoli na jego szybką realizację. Literka S oznacza, że nasz cel powinien być szczegółowy. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że powiedzenie chcę mieć więcej klientów nie jest celem szczegółowym. Jest to gdybanie, marzenie o tym, żeby faktycznie w firmie klientów było więcej. Jednakże dodanie do tego szczegółów pozwoli faktycznie ocenić, czy będziemy w stanie to zrealizować, czy nie. Dlatego nie mówmy chcę mieć więcej klientów. Szczegółem w tym wypadku będzie chcę mieć 5 nowych klientów w przeciągu najbliższego miesiąca. Tutaj i tak już poszedłem za daleko, jednak warto zauważyć, że szczegółowo określiłem cel. Chcę zdobyć 5 nowych klientów i to jest podstawą i filarem naszego celu. Kolejna sprawa to M, druga literka ze słowa SMART. M oznacza mierzalne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że nasz cel powinniśmy być w stanie zmierzyć. Jeżeli jesteśmy w stanie określić sobie, że do naszej firmy chcemy, żeby przyszło 5 nowych klientów, to jednocześnie możemy ocenić, żeby tych klientów przybyło w czasie tego jednego miesiąca. Jest to nasz cel, który po miesiącu faktycznie możemy zmierzyć. Czy po miesiącu mam nowych 5 nowych klientów, czy ich nie mam. Kolejny element to literka A ze słowa SMART, czyli atrakcyjność. Jeżeli wyznaczymy sobie cel, który nie będzie pobudzał nas do działania, to w praktyce często oznacza to, że będzie on trudny do zrealizowania, ponieważ nie będzie nas ekscytował. Warto zatem zrozumieć, że dodanie nawet kilku banalnych słów do tego celu może sprawić, jakby wzmocnić jego przekaz. Rozbudujmy zatem więc nasz podstawowy cel. Chcę zdobyć 5 nowych klientów w najbliższy miesiąc, ponieważ dzięki temu zarobię 1000 zł. Jesteśmy w stanie teraz określić, że realizacja tego celu przeprowadzi nas z punktu A do B. Kiedy punkt B osiągniemy, będziemy mieć 1000 zł w kieszeni, co dla wielu przedsiębiorców, a szczególnie młodych, jest dość atrakcyjną
atrakcyjnym rozwiązaniem. Przechodzimy zatem dalej. Literka R. W tym wypadku chodzi głównie o to, żeby nasz cel był faktycznie w rzeczywistości do zrealizowania. Można powiedzieć, znaczy każdy przedsiębiorca może marzyć o różnych rzeczach. Jednakże warto zrozumieć, że cel powinien być przede wszystkim w naszym zasięgu. Nie możemy wyznaczać sobie celów, że takich dla młodych przedsiębiorców na przykład zdobędę 1000 nowych klientów. Przecież to jest niemożliwe. Niemożliwym jest, żeby w przeciągu miesiąca zdobyć 1000 nowych klientów. Co to oznacza w praktyce? To, że po miesiącu osoba, która sobie taki cel postawiła, może się mocno zdemotywować. Zatem wyznaczajmy cele rzeczywiste, czego zdobyciem 5 klientów w przeciągu miesiąca jest tak najbardziej możliwe do zrealizowania. Ostatnia literka T oznacza określenie celu w czasie. Wcześniej już wyznaczyliśmy sobie czas, jakby po którym będziemy w stanie ocenić, czy ten cel został zrealizowany, czy nie. Jednakże warto w tym momencie zapamiętać, że jest to niezbędne do tego, żeby móc mierzyć. Ponieważ mierzyć określone wyniki można w różny sposób. Na przykład poprzez statystyki na Facebooku, bądź czynnik odwiedzalności na naszej stronie internetowej. To są czynniki, które pozwolą nam zmierzyć określone działania marketingowe. Jednakże do każdego celu warto zawsze dodawać jednostkę, warto dodawać punkt w czasie, do którego chcemy go zrealizować. Jak widzicie, określenie supercelu wymaga tylko podjęcia 5 kroków. Cel musi być szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, rzeczywisty oraz określony w czasie. Macie zatem świetne narzędzie do tego, żeby wyznaczyć ten cel już dziś. W następnym materiale porozmawiamy o kolejnych praktycznych narzędziach, które warto włączyć, kiedy myśli się o prowadzeniu skutecznych działań w zakresie marketingu internetowego dla Twojej firmy. Na ten moment to tyle. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów.